Cześć, dzisiaj wyjątkowo spotykamy się w mojej kuchni. Będę robiła śniadanie walentynkowe. Jeśli chcecie, to zainspirujcie się i sprawdźcie swojej drugiej połówce fajny prezent walentynkowy. Taki wyjątkowy, bo tak naprawdę w życiu liczą się gesty, te mniejsze i te większe. Także zapraszam Was na dalszą część filmu. Do przygotowania ciasta na pankejki potrzebujemy rozpuszczone masło. Tutaj mam cukier waniliowy. Ja akurat używam cukru waniliowego, ale może być też zwykły, czy też cukier puder. Tutaj jest też proszek do pieczenia i soda. Jedno jajko, tutaj mam mąkę i mleko. To wszystko wlewamy i miksujemy. Jeśli mamy gorące masło, to możemy je dodać później, jak już nasze składniki wymieszamy. Mieszamy do czasu, aż pozbędziemy się wszystkich grudek. Teraz nasze ciasto odstawiamy do lodówki na około 15 minut. W tym czasie przygotowujemy owoce oraz bitą śmietanę. Do naczynia wlewamy zimne mleko. Mleko oczywiście wysokoprocentowe. I miksujemy. Pianę ubijamy do momentu sztywności całkowitej. A teraz zajmujemy się owocami. Za pomocą różnych takich wykrawaczy do ciast, foremek, będziemy wykrajać z naszych owoców serduszka, a później nabijać je na patyczki. Można z różnych owoców to zrobić, najlepiej z ananasa wychodziło i z jabłka, ale akurat nie mam. Ale jak widać z gruszki też się da. Z arbuza odkrajamy plaster. Wykrajamy serca. Teraz nasze owoce nabijamy na szaszłyki. Wyjęłam już ciasto z lodówki. Teraz na patelnię psikam tłuszczem w aerozolu. Może być oczywiście, nie wiem, masło, olej, cokolwiek. Kładę foremki wcześniej troszeczkę nasmarowane masłem, aby nam ciasto nie przywierało do nich, żeby było łatwiej obrócić pankejki. I wlewam ciasto do środka. Ono się samo po prostu rozjedzie po naszym serduszku. Czekamy, aż pęcherzyki powietrza pojawią nam się na cieście i wtedy obracamy. Zdejmujemy nasze serduszka i obracamy pankejki na drugą stronę. Kładziemy znowu nasze serduszka. Wlewamy ciasto. Zdejmujemy foremki. Sprawdzamy, jak tam nasze pankejki z drugiej strony. Kiedy są już ok, to przewracamy i smażymy drugą stronę. Nasze pankejki są już gotowe. Ja je tutaj tak ułożyłam troszeczkę pod kątem. Teraz nakładamy bitą śmietanę. Ja na nie nie nakładam śmietany, żeby nie były po prostu, no żeby była widoczna tak forma, czyli serduszka. Dokładamy nasze serduszka owocowe, albo jeden patyczek, albo dwa. I posypujemy owocami. U mnie będą to poróweczki. I nasze śniadanko jest już gotowe.